Witam serdecznie wszystkich. Słuchajcie, pogoda nie jest za ciekawa. Jest, miałem z Andrzejem, sąsiadem puszczać dzisiaj, ale jest mglista. Tak nie widać może, ale jest mglista na pewno. Słuchajcie, no i on tam gdzieś z mamą jechał. Ja też tu za bardzo, zaraz wnuki przyjdą, nie mam trochę czasu. Obiecuję wam, puścimy w tygodniu. Na pewno gdzieś tam zerwą, gdzieś tam kawałek, żeby razem się dobrze złapały, zmieliły i niech się rozrywają. A póki co, słuchajcie, mam taką klatkę jedną dużą. Mam z pół godziny, to włapię tutaj, ile wejdzie mi w tą klatkę, nie wiem, ze 30-40, wybiorę jakieś tam gołębi, zaraz tu wrzucę, nie będę tych wypuszczał, żeby było wiadomo, ile tu przyleci. A te Budapeszty niech tu szparują pod wolierą, one sobie tu siedzą, wygoniłem je i zaraz zobaczymy, nie? Także ile mi tu wejdzie, tyle wejdzie, nie mam więcej klatki, nie mam jak to wsadzić, tyle mi musi starczyć na razie. Dobra, czekajcie chwilę, pauza. Dobra, słuchajcie, w tą klatkę wlazło mi 30 sztuk. 30 sztuk, więcej tu nie chcę pchać. Wyskoczyły mi, tam latają, wyskoczyły, jak wychodziłem z tą wielbiwa, 4, 6 sztuk. 6 sztuk mi wyskoczyło. Jeszcze spojrzę, 2, 4, 6. No, bo to jest duża klatka, jak musiałem szerzej otworzyć, to są dzikusy. I one po prostu mi wyskoczyły. 30 tu weszło, tak, no nie chcę ich tu ładować, więcej do pełna, bo nie udźwignę tego, nie? Sam to będę to dźwigał. Dobra, idę do samochodu na razie, zaniosę to. Czekajcie sekundę. Ok, załadowałem te gołąbki. Słuchajcie, dobra, jadę, zaraz wam pokażę na miejscu. Dobra, słuchajcie, przyjechałem. Tutaj sobie puszczę. Jest 30 sztuk. Słuchajcie, w linii prostej w tą stronę do mnie jest jakieś 700 metrów. Tu ktoś gania jakieś pocztowych, trochę białych, nie wiem. Słuchajcie, do mnie w tej strony jest około 700 metrów. Tutaj w tą stronę po skosie do sąsiada jest jakieś też tak samo, może trochę mniej. Także puszczę je sobie, zobaczymy. Zobaczymy jak one polecą. Także spokojnie. Czekam, niech się trochę uspokoją, bo one. I zaraz pojedziemy. Tam 6 zostało. Zobaczymy. No pogoda się, ale jest mglisto. Słuchajcie, jest mglisto, widać naprawdę. Mimo, że słońce, dobrze, że słonko wyszło, trochę jest jaśniej, ale jest mglisto, strasznie widać, że to nie jest na, ale że tu blisko. Mam nadzieję, że się nie przestraszą takiej odległości 700 metrów, ale to nieważne. Słuchajcie, żartuję oczywiście, niech sobie lecą, będą znały drogę do domu. Dobra, podnoszę je, słuchajcie. O, poszły. 30 sztuk, to jak mówiłem. Niech sobie kombinują. Tam są różne, nawet nie wiem jak łapałem, bo słuchajcie, nie wiem jak łapałem one. Jak mi się złapały, tak były. Nie wiem, czy to świeże, bo już miały obrączki pościągane. O, jeden dołem jakoś coś kombinuje. Dobrze. A jakiś pocztowy je rozbił. Dobra, dobra. Dobra, to jest niedaleko. Niech tu jeszcze rzucę chwilę, czekajcie. Klatkę i zobaczymy. Słuchajcie, tam je widać. No, idą dobrze. Jadę do domu, zobaczymy, czy dolecą. Dobra, jestem na miejscu. Patrzę, że tam te 6 sztuk jeszcze lata. Muszę je, no niech lata, tamtych nie widać, ale ładnie szły w tą stronę. Czekamy, jak przylecą, zaraz zobaczymy. Jak przylecą. Mówię, zaraz te tutaj latają. Troszkę źle, nie chciałem, żeby to im szparowały te. No ale już trudno, już teraz. Kurde, może wezmę i ściągnę tamte. Czekajcie chwilę, pauzę włączę tylko na momencik, bo muszę wziąć. Dobra, słuchajcie, nie widać, tamte latają 6 sztuk, nie chcą zejść. To Budapeszty im szparują, ale nic nie widać, zobaczymy, czekamy. Widziałem jak jechałem samochodem, tam nie mogłem nagrywać, bo akurat na środku policja stała. Tam jakbym wziął tam telefon, pokazywał albo coś to może być. O, idą, słuchajcie, tu idą pięknie, dobra, idą. Zobaczcie.
nie wiem czy nie zobaczycie ich tak, ale o tu jest, tu są. O teraz nad kratą są pięknie, widać ich, błyskają i idą ładnie. O tutaj są. O właśnie tu. O widzicie? Tu są, przybliżyły mnie troszkę, dobra są. Nie no, taka przecierka to dla nich to. One tam normalnie na co dzień latają w tamtym kierunku. Nie wiem nawet czy wszystkie, no zobaczymy. Z tymi musi być 36. Już schodzą w dół, wysoko, ładnie przyszły z wysoka. No nie policzę ich tak w powietrzu, ile ich jest. Ale nie wiem. Ale są chyba wszystkie, no 9. A jak będą siadać, to ich policzę lepiej. O, rozhulały się, wysoko sobie chcą latać. Ładnie przyszły z góry. Nie dołem, słuchajcie, nad kominami, tylko górą przyleciały pięknie. 30 sztuk, no mało, no bo to nie mówię, nie mam klatek. Ale sobie puściłem, dla śmiechu, dla nudy, z nudy, ale już patrzę, że samochód zięcia stoi, zaraz muszę tam iść, mam dzisiaj wnuczki trochę, bo chcą wyskoczyć tam do znajomych i zostawią mi dzieciaków na chwilę, na godzinę. Ojejku, przewrócę się. Ale te się, nie no, przecież one nie chcą siąść, bo one są rozgrzane. Słuchajcie, tam latają bardzo wysoko, już mnie kark boli. One latają bardzo wysoko, tam pięknie. Nawet nie chcę mi się liczyć, ale wszystkie są, widzę, to jest 30. Zobaczcie jak pięknie. Widać je tam gdzieś? Widać, o. No. Dobra, słuchajcie. Dobra, wszystkie chyba są na 100%. Czekajcie, 2, 4, 6, 10, tu jest. Dobra, jest 30. No, na pewno, zaraz się złączą z tymi. Dobra, wyganiam resztę, i bo ładnie idą do góry. Się troszkę przyjaśniła ta mgła. Ta mgła zeszła. Te wróciły pięknie. No, ciekaw jestem jak będzie później puszczone razem. Sąsiadem, czy będą. Chodzi o to, że one się, żeby się rozerwały sprytnie, nie? Bo on będzie miał tam... Ale to nic. Ja tam się swoich ptaków tam nie powstydzę. Zawsze to w zeszłym roku... Już. Zobaczcie. Już. Czekajcie, jeszcze zgonię tylko resztę, bo jeszcze dwa siedzą. A, muszę Budapeszty zamknąć. Czekajcie, pauza na razie. Dobra, wszystko ok. Musiałem zagonić, słuchajcie, Budapeszty, tak jak wiecie, one tu by mi szparowały. I tak wszystkie poszły, słuchajcie, do góry. Proszę bardzo, idą w chmury. O, poszły do góry, idą w chmury. Zobaczcie. Trochę się rozłączają, dolatują. Jeszcze chyba dwa doleciały chyba teraz. O, no tak, to fajnie by wracały. Całą setką, ale pięknie dają, tak mglisto jest, ale się przejaśniło trochę właściwie, przejaśniło się, zobaczcie, niebo gada, jeszcze nie do końca, ale już gada. Górą coś przyleciało. O, jakiś spóźniony. O, kurde. Przyleciał z bardzo wysoka jeden. Gdzieś się zawieruszył, ale doleciał, bo klepie. Ale z bardzo wysoka zjechał w dół. Dobra. No, miał prawo, no ale teraz tutaj to już piękna pogoda się teraz. Ale ładnie śmigają, słuchajcie, ale. Pięknie.
No i weź tu takie gołębie sprzedaj, nie? Jak są rozlatane, pięknie. Albo weź kup takich gołębi, o. Kup takich gołębi sobie. Słuchajcie, nie wiem, czy z rynku jakiś gołąb tak lata. Chyba, że łapany od kogoś, coś, ten, no to wtedy. A tak nie latają. Tu już mam zamówione te murzynki, które będę chciał z tego lotu na wiosnę. Mam już pozamawiane, także tutaj jeżeli chodzi o murzynki, to już tam nie są do sprzedania. Co komu obiecałem, to wiadomo. Tam gdzieś ty wiesz, jeszcze jeden kolega, który resztę bierze, to co mi nie będzie potrzebne bliżej wiosny i murzynki nie są do sprzedania. To już są ptaszki obtarte, fajnie, kurde. Teraz jeszcze z kilka takich wywózek. Parę odejść na 3 godzinki. I będą mocne gołębie. Jastrząbie trochę będzie tu przetrzebił mi pewnie. Tak co roku, tam z 10, 6. Tak zawsze, zawsze traciłem. Siadają, bo te 30 co wyleciało stamtąd, słuchajcie, to one chcą już usiąść sobie, ale niech sobie siądą. Ściągnę je na dół. Ładnie przyleciały. No słuchajcie, no jest, nie jest źle. Udało się wszystko, jak tak jak miało być. No, teraz niech zlecą na ziemię, może faktycznie trochę na ziemi sobie nagramy. 12 minut film, no dobra, tam do 15 dokręcimy sobie. Niech sobie zlecą. Sypnę im rzepaku, popatrzymy na nie. Muszę sprawdzić tego zakochańca, bo tu zwrócono mi uwagę oczywiście słuszną, że jeżeli on się zakochał, to dlaczego ja tak robię? No, to była słuszna uwaga. Ale pozdrawiam sympatyczną koleżankę. Na przyszłość będę unikał takich sytuacji. Oczywiście żartujemy. Słuchajcie, fajnie sobie. Patrzę tam co. A, dobra. Dobra. Trochę polatały sobie. Żeby ładna pogoda była, to faktycznie można by było je No ale widzicie, nie mam jak tego zrobić. Muszę tutaj kolegę takiego mam tutaj, mieszka koło mnie i muszę tak zmontować coś. Same łapanie to tam ta klatka jest ona za wysoka, one tam się wybijają do góry, kurde, to nie jest tak. Chyba, że tamte klatki może mam takie, może bym poprzerabiał coś może, ale czy mi się chce puszczać? Słuchajcie, ja dwa razy puszczę, trzy razy i nie będę puszczał, bo mi się nie chce łapać ich, nie ja, one będą odchodziły mi. Będzie mróz, będzie fajnie, będą odchodziły. Zaraz niech trochę posiedzą, zaraz jeszcze raz je zgonimy, słuchajcie, bo to nie jest tak, że one raz tylko mi latają, czy tam dwa razy. Nie, ja je ganiam troszkę. Tam widzę, czaposze wyszły. Jastrząb mi wczoraj tu przywalił, też zobaczcie, czaposze tam siedzą. Zamknięte na razie. No nie wypuszczam dzisiaj na pewno.
nagram wam, bo tam chcieliście, żeby ze mną nagrać, jak one wychodzą. Wychodzą, słuchaj, tak samo i Budapeszty też, tylko widzicie, muszą być przymknięte, bo szparują murzyną. Murzyn jest taki, jak wiecie, że jak przyszparują, to siądzie. Co tak mogę zakręcić tego? Dobra, zaraz zakręcę. Dobra, czekajcie, na razie pauzę. Dobrze, słuchajcie, jeszcze trochę zgonię je raz. One muszą latać. Ci co wiedzą, co ganiają, to wiedzą, gołąb z tych lotnych, to jest murzynek lotny tak zwany, on jak jest, on musi latać, o. On musi być straszony, to nie to, że to jest sport jak sport, on po prostu będzie coraz mocniejszy, przez to ucieknie jastrzębiowi, będzie miał lepszą formę i to nie jest tak, że on... Kurde, tam te 30 wypuściłem, to jak teraz to zgoniłem, to faktycznie tam to 30% tego, co jest. No, ponad. Nawet mniej w zasadzie. Dobra, słuchajcie, one sobie będą latały. Ja was pozdrawiam. Bądźcie zdrowi. Czekajcie na dobry film. No, jeszcze pójdą do góry zaraz, i tak pójdą do góry. No, już się zbierają, pójdą sobie do góry, niech sobie lecą. Ja was jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Wszystkie miłe, sympatyczne panie, które mnie oglądają, a wiem, że oglądają. A niektóre są dla mnie bardzo wyjątkowe, także je w szczególności pozdrawiam. Do zobaczenia.